Już nie mogę tego słuchać. Umówienie się z Karolem na obiad to jest... To jest najgorsze, co można zrobić. Zawiążesz mi buty, proszę, żebym mogła wyjść z auta? Nie. Bo to najgorsze, co można zrobić, umawianie się ze mną. Tak, bo ty mi mówisz o 14.40, że 20 minut, przecież ja po prostu wstanę, biorę buty i wyjdę. Po czym robisz kupę i wychodzimy o 15.10. Dobrze, kochanie, nastawiłem budzik. 15 minut, patrz. No i potem powiedziałeś minut. Mi, że mam... 5. Wszyscy mi robisz na siłę. Nie zrobiłem na siłę, to ty się opierasz. 15 minut, po 15 minutach budzik zadzwonił. Mówię, kochanie... Jakby nastawiam snooze, czyli tak. I proszę ogarnij czas, tak. No, dobrze. A ja kładę dalej głowę. Tak. I zamiast ja powiedziałam ci o 14.40, wstawaj, to ty powiedziałeś, nie, ale to nie widzisz, była 14.40. Ja mam tyle czasu, była 14.40. Nie, no i widzicie, no i tak ja mam tyle czasu jeszcze, ja zdążę wszystko, ja po prostu muszę buty, jestem ty gotowy. Ty żyjesz w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, moja rzeczywistość. Nie, ty, bo ja chodź, powiedziałem już tego ci nie chcę słuchać, ja chcę już minutach, zjeść. Że jestem w stanie wyjść. Karol, trzeba czekać jeszcze pół godziny, żeby już cicho bądź. A ty powiedziałaś, cicho bądź, bądź już cicho. Zawiąż nie, mi buty. I nie powiedziałaś mi, kochanie, wątek, jak wstajemy. Będziemy już mieli zamówione. Jakbyś powiedziała, wtedy sobie kochanie, dowoli. Wstajemy, teraz cię ja bym słucham. Wtedy wstał i bez problemu byśmy byli tak, jakby się chciało. Tak, jak sobie księżniczka zażyczyła. Skończyłeś, bo jestem głodna. Mogłeś to wszystko mówić, jak już byśmy mieli zamówione, to byś sobie kłapał. Jak jesteś taka głodna, to możesz sobie sama zawiązać buty i już iść. Żeby nie marnować czasu. O, ta będzie udowadniała, zobacz. Patrz, zobacz, zobaczył. No dawaj, patrz. Ciężko, już jest jej ciężko, słuchajcie. Schyliła się. Sapie. Ogarnia prawego buta, wciąga sznurówki ciutkę wyżej. O, zoba. A ty będziesz tak na pewno znęcał, co coś zrobisz? Patrzcie. O, sapie znowu. Magda, pierwsza stacja, Magda upada. Już były dwie takie, gdzie upadałam. O, no i patrz, kurde, szybciej ci to zeszło niż te gadanie. Dzięki temu, że sobie wiążesz sama, to trenujesz, trochę ruchu masz, dotlenisz się. A nie versus jest, Karol a nie chwilę twój, temu w samochodzie. A nie twój Boże, wyręczał. Jak ja bym chciał mieć 26 lat, teraz ja już nie dam rady teraz. A co to ma do czego? Przemęczony chłop. A co to ma do czego? Do tego, że mówisz mi, że powinnam trochę poćwiczyć, to może też byś się trochę poćwiczył. No, ale to jest absurd, co ty teraz mówisz. Tak? Nie absurd, tylko sprzeczność. Bo ja mówię, Jezu, że mam 31 dobra, lat, gadać, a ty masz 26 i różnica jest taka, że jak ja miałem 26 lat, to mogłem robić takie rzeczy jak ty. A ty masz 26 lat i nie robisz takich rzeczy jak ja. Widzicie? Widzicie, drodzy państwo? I oto jest prawdziwe oblicze śląskich bab. O! Nie wszystkich, oczywiście, nie wszystkich, bo... No bo nie. Bo wiele, wiele kobiet na Śląsku jest bardzo w porządku. Natomiast ta jest... Pierwsza wyprawa ze szpitala do domu. Ale już taka później, gdzie pojedziemy. Myślę, że fakt, że są wakacje, będzie sprawiało, że będziemy mieli dużo rzeczy do pozwiedzania i pooglądania. Jakby już teraz staram się nie wymyśleć tobie takich rzeczy, które chciałabym, żebyśmy gdzieś sobie poszli, bo wiem, że potem sobie pochodzimy z wózkiem. W wyjeździe jesteśmy? Nie. W rybaczówce. Rybaczówka, sobie zjemy rybę. Co fajne wzięłaś? Picie. Co wzięłaś? Halibuta. Halibuta? Very nice. Very good. Bardzo proszę. Dzięki. I latę dla pana. Dziękuję bardzo. Masz ciastko dla ciebie. Lubię te ciastka do kawy, co ci ostatnio dodają. No. Ostatnio dodają już wszędzie wszyscy. Pracuje tu koleżanka Violi i to może być koleżanka Violi. I ona na przykład była teraz taka... Serio? Jak skończyła masz kamerę, ale nie wiem, czy to ona. Myślisz? O kurde, ile tego białego cukru tu było. Ej, ja mam nadzieję, że nie jesteście pod człowiekami i tak otwieracie. A nie tak. No? Smart. In it. Smart in it, mate. That's a frog, ain't it? That's a frog, ain't it? Ciebie bawią rzeczy, które są najgłupsze na świecie. No. To, co rozbawiło Karola najbardziej na świecie, to chłop, który miał na twarzy bitą śmietanę. Czekam tego kolejne. No nie wiem, no zabawne to jest, co ja poradzę. Ja pamiętam, jak kiedyś hejtowałeś TikToka bardzo. Owszem.
Jak te wszystkie boomery, co teraz dalej to robią? No, zmieniłem się. No tak, bo zacząłeś go oglądać. Jestem progresywnym boomerem. Nie, ale chodzi o to, że wszystkie osoby, które hejtują TikToka, nie oglądały go. No. Nigdy nie poświęciły wystarczająco czasu, żeby zrozumieć. A jest w tym racja. Wrzuciłem jakiś głupi film i ma 3388 wyświetleń i 226 polubień. A mam w followingu 95 followersów. Serio? Więc zasięg jest ogromny. Kurna, ja nie mam takich dobrych wyników na TikToku. Widzicie? Zasięg jest ogromny. Czekaj. Mój najlepszy TikTok zrobił 356 wyświetleń i mam 56 obserwujących. Ej, Wiola, ej, bo jesteśmy tutaj i podobno to twoja koleżanka pracuje. Która to? Powiedz, która to? Czy jest Luda? Chyba wiemy, która to, bo zobaczyłaś, że my tu coś kombinujemy. O, się zaczęła śmiać z nas. Nie, była wstydzona. No, tak ja tu... Taka była tak nagle stanęła i nie wiedziała, tak chciała być w kadrze. Wszyscy najlepsze nagrywamy sobie w to najlepsze, myśląc, że nikt nas nie widzi, a wszyscy nas patrzą przez to pomieszczenie tutaj, bo to jest szyba. No tak. I oni jedyne co patrzą to na nas. Na takich dwóch debili, którzy się tym nagrywają. No, pokażę mi. Dobrze. Ej, wracaliśmy wczoraj w nocy. Skąd my wracaliśmy? Nie w nocy, tylko wieczorem. Wieczorem, ze szkoły rodzenia? Tak, bo było do 20. A, to już było ciemno, wracaliśmy... Z tego, ze szkoły rodzenia właśnie i spotkaliśmy jeża, tylko ten jeż był ciemny, jakby dosłownie z kopalni wracał. Jeże na Śląsku są górnikami. No bez kitu. W Siechnicach jak był jeż, to jeż był jasny. Był jasny jeż, to prawda. I zawsze spotykaliśmy tego samego. No. A tutaj ciemny i wielki, gruby. Ciemny był. Taki, przydumiony, nie wie co się dzieje. Wraca chyba 16 godzin miał tą szychtę, proszę ja ciebie. Z dołu go dopiero wyciągnę. Do żony wraca z 13 na golonkę. Nie zdążył na barburkę, tak długo szedł. Taka zmiana była. Nie, postawię tutaj tego. O, nie mogę się tak śmiać po urodze. Co? Nie mów tak. Halo, ryba skoczyła. Nie mogę teraz rodzić w weekend, bo mi dopiero w poniedziałek przyjdą koszulę do tego, do porodu. Do paczkomatu. Widziałem TikToka w ogóle. Mm-hmm. Było coś w stylu, tu jest miejsce, gdzie psy szczekają dupami i był samojed z taką owłosioną dupą, białą i tylko taka szparka ma... Ja widziałam to pierwszy raz, to się prawie posikałam ze śmiechu. Ale Hela też tak dupą rusza. Jak szczeka. Nie, jak szczeka. Jak się podnieca. Co? Magda, w jakim to momencie się dzieje, weź mi wytłumacz. W sensie, jak ona jest taka, że taka... Aha, dobrze, że sprecyzowałem. I zaczynasz tak gibać i ruszać i tak dalej, to i tak mięśnie wszystkie pracują, że dupa też tak wow. Ale wyżera. Aj no, zawsze tego halibuta da tak dużo. Ale rybki są tu pyszne. No, dużego masz halibuta. Też masz dużego, ty masz nawet większego chyba. Ale nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak to jest pyszne mięso. Co? Co? Nic. Co się dzieje? To jest taki duży kawałek kręgosłupa, ostatnio takiego nie miałam. No bo to jest cała ryba, to nie jest filet. No ja też mam kręgosłup w środku. No, to się co nie się chcesz zamienić? Zastanawiałam się przez chwilę, czy nie chcę się zamienić z tobą. No jak chcesz, mogę ci dać, ale to też ma kręgosłup. No, widzę, że ma. Widzę. A co, brzydzicie? Jakoś nie wiem. Kręgosłup? No bo Hollywood ma jakiś taki kurna wielki. No nie wiem, no a śledzie jaki ma? Taki sam. Nie wiem, śledzie. Proporcjonalny, no zobacz, jaki ładny. Jak ładnie odszedł. Dobra, jemy, nawet. Jemy. Hello! Robię nielegalną rzecz i biorę gumę. Bierzesz gumę co? No, robię nielegalną rzecz i na odcinku biorę gumę. A, właśnie chciałam wziąć, a przypomnieliśmy, że nagrywamy to. No, a ja już mam. Poczekam. Jakby nie ma problemu z tym, że jemy gumę. Nie, moim zdaniem to wygląda strasznie ordynarnie, jak się gumy je. Okej. Okay. Tak no, może masz rację. Nieładnie to wygląda. Nie. Ale generalnie, co jest najgorsze na tych odcinkach, co robimy, to... No nie, bo jak mówisz, ja w ogóle nie myślisz o tym... Czekaj. Widzę. Bo w jego logice najpierw się wjeżdża, potem wyjeżdża. Dokładnie. Najpierw się wychodzi, potem wchodzi.
Kochania, w tym przypadku akurat miał pierwszeństwo ze względu na to, że już i tak zasłaniał całą drogę. Niech mu będzie. No. I ryba była pyszna. Okazało się, że pani kelnerka, która nas obsługiwała, nie była koleżanką Violi, ale poznaliśmy koleżankę Violi. Tak. A wy jesteście od Violi? Nie, nie powiedział, jesteście od Violi? No nie, ale tak, jesteście od Violi? Bo Viola mi pisała. Nie rozmawia się z Violą o takich rzeczach, ona od razu cię wyda. Ja wiem, że ona to jest Judasz. A no, już zdąży napisać do wszystkich. Judas! Viola is Judas, you know what I'm saying? Ej, fajnie, tak mieszkać, co? Dom tutaj. No. Gdzie mamy chillery, pachnie im cały dzień rybą, oni też pachną rybą. O. Wszystko pachnie rybą. Baby czekaj, ale pachną, baby pachną rybą. Faceci pachną rybą. Rybą. Nawet płotów tu nie montują, bo co ich napadnie na pstrąg. O. O. ale czaty, ale widzowie, ale bym sobie połowił. Ale bym sobie połowił ryby. Ja piorniczę, mówię. Wam. No przepraszam, takie drogi w Polsce. No. Wow, haczyk do łazienki. Weź mi proszę to pudełko, od razu ja sobie przesypię. Zrobiliśmy zakupy łazienkowe. Będziemy oglądać Jelniega, bo bardzo chciałaś, ale ja nie mam czasu, kochanie. Nie będę o 55 godziny zrobił. Dobra, okej. Okay. W końcu mi się udało kupić pudełka na proszek do prania. Karol kupił hak. Nie, no tak na samej górze to powieś. Okej. To nie jest koks, Helena. No. Co, by nie urywa? No takie... Może być. A ja nikt na proszek za to widzę. No super. No takie no... No jest no. Helena, odsuń się. O, pokażę wam mój profesjonalny ten. To jest mój profesjonalny kubek do sypania proszku. Nie no, jest git. O Jezu, proszki dla dzieci pachną tak pięknie. Proszki dla dzieci tak ładnie pachną. Ja chciałam to koniecznie przysypać już do takiego pojemnika, bo bałam się, że mi to wywietrzeje. No i w pytę można oglądać Ereniga.